Przed nami zadanie dziewiąte z informatora maturalnego CKE. Zadanie dotyczy metodyki badań biologicznych. Po zapoznaniu się z treścią, widzimy, że przeprowadzono uprawę trawy z rodzaju dichantelium na glebach o różnej temperaturze i w obecności lub braku obecności grzyba z rodzaju kurwularia. To, co mierzono, to masę roślin i liczbę nowych pędów wytworzonych przez uprawianą trawę. Widać, że za każdym razem tam, gdzie był obecny grzyb przy każdej temperaturze gleby, zdecydowanie większa była masa roślin i liczba uzyskanych nowych pędów. Wniosek ten dotyczy każdej temperatury. Im wyższa temperatura też, tym oczywiście obecność grzyba odgrywa coraz większą rolę. No i proszę zobaczyć, mamy do sformułowania problem badawczy do przeprowadzonego doświadczenia. Problem badawczy formułujemy zaczynając od określenia wpływ czegoś na coś lub czy coś ma wpływ na coś. W związku z tym problem badawczy, który tutaj możemy zaproponować, to wpływ temperatury gleby i obecności grzyba z rodzaju kurwularia na uzyskaną masę roślin i liczbę nowych pędów przez trawę z rodzaju dichanterium. Może być inaczej. Może być to czy obecność grzyba i temperatura gleby mają wpływ na masę roślin i liczbę nowych pędów trawy z rodzaju Dichanterium. Za to mamy jeden punkt. I pod punkt B mamy do sformułowania wniosek, który będzie dotyczył różnic we wzroście i rozwoju trawy Dichanterium w zależności od obecności grzyba. Z rodzaju kurwularia. Na pewno wiemy, że trawa z rodzaju dichantelium w obecności grzyba z rodzaju kurwularia zdecydowanie osiąga większą masę i wytwarza większą liczbę pędów, niezależnie od temperatury gleby. I taki też możemy sformułować wniosek, prawda? Trawa dichantelium w obecności grzyba kurwularia osiąga większą masę i wytwarza większą liczbę pędów, niezależnie od temperatury gleby. I drugi wniosek, ma dotyczyć tolerancji temperatury gleby przez trawę z rodzaju Dichantelium, w zależności od obecności grzyba z rodzaju Curvularia, czyli krótko rzecz biorąc, w jaki sposób ta trawa będzie tolerowała temperaturę gleby, gdy grzyb będzie obecny. Czyli na pewno Obecność grzyba z rodzaju kurwularia zwiększa tolerancję na temperaturę gleby przez trawę z rodzaju dihantelium. I to jest wniosek, za to otrzymujemy kolejne punkty na maturze. Jeżeli chcesz być na bieżąco z kolejnymi nagraniami, zachęcam do subskrypcji kanału.